jeśli chodzi o Mobility SLR Days, to jest nowy projekt, który pierwszy raz organizujemy. Charakter eventu, nie nazywamy tego jeszcze targami, ponieważ jest dość kameralny. Zaprosiliśmy niewielu partnerów jeszcze, około 50 partnerów jest, ale za to 30 marek obecnych, jeśli chodzi o używane smartfony. Charakter jest biznesowy i kojarzeniowy, więc zapraszamy tylko i wyłącznie przedstawicieli firm z branży, po to, żeby mogli odbywać spotkania biznesowe, nawiązywać kontakty partnerskie, relacje itd. Jeśli chodzi o sam event i charakter eventu, to już tak wspomniałem, kojarzeniowy, ale też mamy panele konferencyjne i prezentacyjne. Równolegle pierwszego i drugiego dnia odbywają się konferencje i prezentacje produktów. Mamy nowych partnerów z Europy, którzy chcą zaistnieć na rynku polskim. Mamy też partnerów, którzy są obecni, tak jak Intel na przykład, który wspiera lokalne marki. W swojej strefie ma około 13 polskich lokalnych marek. Mamy duże też firmy typu Samsung, HP, ale mamy też z Europy firmy, które handlują czy są dystrybutorami. Do dyspozycji mamy część wystawienniczą, typowe stoiska, ale też właśnie tą salę konferencyjną, gdzie można prezentować swoje programy partnerskie, czy produkty lub usługi itd. Organizatorem eventu jest wydawca miesięcznika Mobility, jedynego w Polsce i największego miesięcznika, jeśli chodzi o rynek smartfonów. To 13 lat jesteśmy na rynku z tym miesięcznikiem. Również produkujemy wideokontent Technicalia TV. Naszym pomysłem, jeśli chodzi o brand Mobility, jest Gala Mobility Trends, jeden z projektów, którą organizujemy od 5 lat. Blog Mobility, też pod brandem Mobility. Nowy projekt to jest właśnie Mobility SLR Days. To jest ten event, gdzie jesteśmy. I mamy pomysły na kolejne już projekty, również z marką Mobility. Cała marka rozwija się o kolejne jakby produkty czy podprodukty, ale jest to jeden wspólny brand właśnie związany z Mobility. Czyli Mobility nie jest już tylko magazynem, nie jest blogiem, nie jest nośnikiem medialnym, ale też jest, ma też jakby gałęzie też eventowe. Jeśli chodzi o partnerów też medialnych, to chciałem też podkreślić, że sama komunikacja, jeśli chodzi o ten pierwszy event, nie polegała na komunikacji tylko w Polsce, ale też w Europie całej, jak również na wschodzie, więc mieliśmy media partnerskie, mamy media partnerskie z całej Europy, ale albo branżowe, albo biznesowe, w związku z tym, że to jest sam charakter eventu jest biznesowy. Więcej informacji o samym evencie można uzyskać na stronie internetowej mobilityslrdays.pl lub .com.